Znam MVP finału na poziomie D-League. Kuba Marko. No ty Kuba, to musimy o tym porozmawiać. Obiecałeś, że tańczymy, to dzisiaj co? Tańczymy, oczywiście, że tak. No po takiej końcówce, po takich emocjach, teraz trochę na zmęczeniu, ale obowiązkowo jest impreza i cieszymy się z wygranej. Nie? Dobra, jedno pytanie serio, szczerze, bo my sobie gadaliśmy w naszym gronie ligi, my nie widzieliśmy takiego finału. Dla nas to jest finał finałów, nigdy tak nie było fajnie. Dla was? Pewnie było sukces, ale zaciętość, walka, spodziewaliście się czegoś takiego? Nie spodziewaliśmy się, mieliśmy główne założenie, żeby nie stracić początku, tak, meczu od razu. Weszliśmy, nic nie się działo, straciliśmy, musieliśmy gonić. Ta końcówka już normalnie w chłopakom wpadały z przeciwnej drużyny trójki. I zaczął się dramat, tak, już głowy opadały powoli, 3 minuty do końca. Siedliśmy na całym, ostatnia nadzieja i okazało się, że może tam młodszym chłopakom trochę opadli po prostu z nadziei. Zaczęliśmy wyrywać te piłki, te style się zaczęły pojawiać, no i nadrabialiśmy i wyszliśmy na prowadzenie w tej końcówce. Fajnie się udało, no cieszymy się, no ale wyszarpane. To ja ci powiem tak, na 5 minut do końca było minus 11. Jak dla mnie to odwracasz, to jesteś milionerem, czyli? Czyli dawać milion. No jesteście milionerami. Jesteśmy milionerami. Tak to widzisz? Tak to widzę, no cieszę się strasznie, też jestem w emocjach teraz, nie wiem do końca co powiedzieć. Były po prostu fale sinusoidy emocji na tym finale. Tutaj raz wyrzucili Kuba Kawalca, zaraz go wrócili, więc radość, smutek. Tutaj zaczęliśmy nadrabiać, oni zaczęli sypać trójki. No i ta końcówka, gdzie po prostu czysta euforia na koniec. Widzieliście zresztą, macie to nagrane, jaki był wybuch emocji, jak się cieszyliśmy. No i nic, teraz jak mówisz, idziemy tańczyć, no bo to nic nam więcej nie pozostało. W kadrze jest Góralski od Ślizgów, piłka nożna, nie? U was obłoza? Obłoza jest... Bo poszedł strasznie, tam widziałem. Jest twardym gościem i takich też potrzebowaliśmy. Wiedzieliśmy, że u nich też są wysocy, twardzi, więc była równa walka, tak? Nikt nie odstawał. Karol pokazał dzisiaj świetny basketball w obronie, świetny defense, no i dziękujemy mu za to. Takie mecze pewnie ludzie chcą oglądać. To widać zresztą po trybunach, bo były pełne. To co, w przyszłym roku walczymy dalej, jeszcze więcej ludzi? Oczywiście, że tak, chcemy walczyć, chcemy... Nie chcemy tylko wejść i nic nie pokazać, ligę wyżej, chcemy po prostu dalej grać i dalej wygrywać. Dziękuję i życzę udanej zabawy dzisiaj. Dziękuję i tobie również.